1913 roku w Olsztynie społeczność żydowska wybudowała Bet Tahare, z hebrajskiego dom przedpogrzebowy. Zaprojektował ją jeszcze jako student Erich Mendelssohn, któremu sławę przyniosły później takie realizacje jak wieża Einsteina w Poczdamie czy fabryka kapeluszy w Luckenwalde. Po wojnie Bet Tahara popadła w ruinę. Obiektem wraz z przylegającym cmentarzem i stróżówką zaopiekowała się organizacja pozarządowa Borussia. Dzięki jej staraniom już w 2007 roku przywrócono do pierwotnej formy ukrytą w dwuspadowym dachu kopułę. W jej renowacji oraz w uporządkowaniu cmentarza pomagali wolontariusze. Cały obiekt wyremontowano dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Dziś pełni on nowe funkcje. Fundacja Borussia prowadzi tu Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelssohna. Jego działania są nakierowane na odczytywanie na nowo historii i tożsamości regionu. Organizowane są tu Dni Kultury Żydowskiej, spotkania literackie, koncerty oraz projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Borussia prowadzi również działalność wydawniczą. Książki mówią o historii osób i miejsc w regionach pogranicza. Dom Mendelssohna zyskał nowe życie, zaistniał w przestrzeni społecznej i kulturalnej miasta.